Parę tygodni temu zadzwonił do nas Sławek i powiedział, że ma plan startu w Mistrzostwach Świata. No i właściwie w tym samym momencie powstał plan po naszej stronie, to może i my pojedziemy na te same Mistrzostwa Świata. No i ten pomysł po paru tygodniach się ziścił, a w sumie jesteśmy tu. Rok był bardzo dziwny dla zawodów i wszystko zostało tak naprawdę przesunięte na drugą połowę roku, niezależnie czy jest to kolarstwo górskie, czy są to rajdy samochodowe, czy rallycross. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę kalendarz jest bardzo gęsty na koniec roku, a pogoda no trochę nie wybiera. Znaleźliśmy się w górach, no można powiedzieć, no październik w sumie ciepły, ale kapryśny. Doświadczyliśmy tutaj zarówno słonecznej pogody, można powiedzieć prawie jak w lato, no ale i było naprawdę ciężko. Silny deszcz, duża wilgoć, niska temperatura, wiatr. To są czynniki, które bardzo wpływają i na ustawienia rowerów, ale też i na dyspozycję zawodników. Myślę, że to są duże wyzwania. Teraz to jest na razie takie tylko mniej więcej gdzie jutro jechać, a zobaczymy jak będzie w kolejnych dniach, jak to będzie wyglądało. Nawet siatka nie trzyma. Ale na pewno im łatwiej będzie zjeżdżać niż nam schodzić. Sławek to jest gość, który w naszej ocenie jest zawodnikiem kompletnym. To znaczy zawodnik, który i przygotowaniem fizycznym, i myślę, że przygotowaniem takim mentalnym, czy jeżeli chodzi też o wiedzę na temat sprzętu czy ścigania, myślę, że on tutaj jest przygotowany do zawodów tej rangi. No, zaczęliśmy tak naprawdę ze Sławkiem współpracę jako z pierwszym zawodnikiem w Polsce. W momencie, gdy mieliśmy nowy produkt, właściwie był to najlepszy pomysł, żeby zobaczyć, jak sobie z tym sprzętem poradzi nasz, no, prawdopodobnie najlepszy zawodnik w kraju. I tak się zaczęła nasza znajomość i współpraca. Kurde, powiem Ci, że z jednej strony jest super zabawa w tych kolejnach i na tym błocie, ale z drugiej strony jest taka walka o utrzymanie linii, utrzymanie prędkości, że są takie skrajności w zasadzie. Myślę, że świata nie zostanę, to nie ma takiej opcji. Jakby jedynym celem no to jest reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata. Celem jest no, pierwsza dwudziestka, myślę, że to będzie dobry wynik i taki realny do zrobienia. Michał to jest zawodnik, który jest dużo młodszy od Sławka. Na pewno
no każde takie zawody to jest nowe doświadczenie, także tutaj przed Michałem jest duża nauka. No niemniej jednak również korzysta z naszego sprzętu, no i reprezentuje flagę na międzynarodowych zawodach. To jest dla nas bardzo ważne, my jesteśmy z tego dumni, że możemy być częścią tego wysiłku. No i też fajnie, mamy zorganizowany zespół, gdzie mamy doświadczonego zawodnika, no i mamy zawodnika, przed którym jest jeszcze droga do odkrywania wielu rzeczy. No marzenie no to jest chyba każdego, być najwyżej, ale no to nie teraz, nie tutaj. W elicie jest to mój pierwszy start ogólnie w Mistrzostwach Świata, także ciężko mówić o celach, bardziej jest sprawdzeniem samego siebie, jak wypadam na tle najlepszych na świecie, no i jak sobie radzę. No. Średnio. Wyłożyłem się i nie wiem, spadłem na nadgarstek i tak kurde mnie jakoś powytrzymiało, że boli. Nie wiem, mam nadzieję, że nic tylko nie jest tam zepsute. Bardzo. Kurde, ślisko, ja tak wpadłem taką bombą w korzenie, tak jak wczoraj jeździłem i od razu mnie zwinęło i wyjaśniło, że to kurde jednak jest trochę gorzej niż wczoraj. Trochę jest spuchnięte, ale najgorsze jest to, że boli jak trzymam kierownicę na takich większych dobiciach albo lądowaniach z hopy. No to tak kurde kłuje mocno. Czekamy parę minut. Tak? Tak, idzie lekarz. Aha. Kto się uszkodził? Dzień dobry. Dobry. Ja, cześć. To? Nie. To fajnie, bo raczej jest tylko tu przygotowanie. Aha. Tu. Też okej. Okay. Też okej. Okay. Nie ma tu dramatów. Wydaje mi się, że tak, że ta piąta gościa tak na 80% nie jest nic tam, tylko jest tu potłuczona. Nie jest tak, że gdzieś sobie to przemieścisz, nie wolno. Czyli jakby tamte. Nic gorzej nie być nie może. Nie, tu ja walczę tą rękę. No nie, no właśnie dlatego tak uważałem teraz. Ja tu w niedzielę jeszcze dalej rano jestem. Dobra, okej. Okay. Nasza obecność to jest bardzo duże wsparcie dla zawodników i ulga, że nie muszą się martwić o rzeczy, o które na ogół musieliby się martwić albo musieliby się nimi zajmować sami. Chcemy, żeby zawodnicy całkowicie byli odizolowani od potencjalnych technicznych problemów. Chcemy, żeby zawodnicy raczej przekazali nam, czego oczekują od sprzętu, a my się tym zajmiemy. Prywatnie jesteśmy wielkimi fanami kolarstwa. Sami jeździmy, jeździliśmy. Ścigaliśmy się kiedyś na rowerach górskich. Jest to coś, co jest bliskie naszemu sercu i tym bardziej czerpiemy dużą satysfakcję, jeżeli możemy być częścią wysiłku zawodników, którzy dziś no, próbują sięgać po najwyższe laury. Yes.
A ty to widziałeś tutaj, nie? Wypiąłem się tam, bo mnie tak kurde przyciągło, wypiąłem się i tutaj się chciałem wpiąć, a mi podbiło dupę, bo nie schowałem. A. Pomóc ci zabrać rower stąd? Nie, no. Wydawało się, że wszystko jest okej, jednak nie było tak do końca okej. I po wjeździe w dolinkę uślizgły koła, wypiąłem nogę. W momencie, gdy wypiąłem nogę, nie miałem docisku na tylne koło. No i przeleciałem przez kierownicę. Spadłem na brzuch. Nie mogłem zabrać powietrza przez kilka sekund. No i to zadecydowało, że no, postanowiłem, że nie jadę dalej, bo no, i tak już jest po wszystkim, bo bym się nie zakwalifikował. Takie sytuacje były. No są i będą i to jest trochę wpisane w ryzyko sportu, tak? Także myślę, że w ogóle nie powinieneś w głowie sobie mocować takiej myśli, no, że tutaj kogoś zawiodłeś. Myślę, że to jest... powinieneś to traktować w kategoriach takich, że no, wyjeżdżasz z bagażem doświadczeń, no, tak? No Michał tutaj trochę nieszczęśliwie, bo zaliczył upadek pierwszej części trasy, która względnie była mniej wymagająca. Myślę, że no trochę może z nerwów, może emocjonalnie, ale pogubił się i no nie wsiadł na rower od razu, żeby wystartować do biegu dalej, tylko postanowił nie kontynuować. Niestety ze względów regulaminowych, nie kończąc biegu eliminacyjnego, nie może zakwalifikować się do biegu finałowego. Pozostaje nam Sławek, którego będziemy oczywiście wspierać. Also die Abstände werden jetzt schon kleiner. No bez jakichś takich bezbędnego ryzyka można by było dużo szybciej, ale myślę, że i tak nie jest. Nie ma wstydu jak na właśnie to, że ręka tak naprawdę bolała do ostatnich 10 sekund tak naprawdę, ale jak skoczyła adrenalina, to od razu jakoś tak lepiej, ale teraz już boli. Nie jechałem na 100%, starałem się jechać super płynnie i nie ryzykować jakimś wypadnięciem albo podpórką o rękę, nie? A który czas w ogóle? Wiesz co, przed chwilą sprawdzałem 26. Jestem całkiem mile zaskoczony, że właśnie tak siadło. Co, szpinak na obiad? Szpinak na obiad, no. Dziś jest finał, pada od rana, jest potwornie zimno, to jest bardzo nieprzyjemny wiatr, 5 stopni, więc mamy trochę loterię. No myślę, że będzie to dylemat, czy będzie do wyboru linia bezpieczniejsza, czy bardziej ryzykowna, ale szybsza. Myślę, że to będzie taki dylemat, że można dużo zyskać, ale zaryzykować, albo dużo stracić. I to jest myślę decyzja, którą podejmie zawodnik. Na pewno będzie mokro, tego się nie da wykluczyć. Co będzie? Będzie na pewno bardzo ślisko, zimno, no i pewnie fajnie. To są chyba najgorsze warunki do jazdy na rowerze, jakie są. Wojtek dzwoni i ja wam wpadłem na taki pomysł, żeby pojechać jako wsparcie dla ciebie na Mistrzostwa Świata, jako mechanik i tak dalej. Ja myślę sobie, kurde, no nigdy w życiu nie miałem takiego wsparcia, więc... czemu nie? I myślę, że to na pewno no, bardzo dużo pomaga i no i na pewno tutaj przy tych warunkach naprawdę byłoby 5 razy ciężej, gdyby nie to, że właśnie jest Wojtek, jest jakby cała ekipa mechaników, jest namiot, jest gdzie siąść, odpocząć, także no to na pewno jest super.
jak ty. Wizja szkielecki, nie? Tak. Ale dobrze, miał być śnieg, to jest no, śnieg. No, ale, prawda. To jest jedyny komentarz. Jest tak ciężko, że musiałoby naprawdę napalać już deszczem tak konkretnie, żeby dało się jechać tutaj w dolnym lesie. Bo jest takie błoto, że nawet już musiałem wywalić błotnik z przodu, bo koło zapychało tak, że stawało, nie? Aha. No to nie ma jakiegoś istotnego pomysłu, co tam zrobić. No nie, no tylko, tylko jechać, tak, żeby się nie zatrzymać i żeby tak, nie wyłożyć się, no i tyle w zasadzie. No nawet nie wiem jak w zasadzie wiesz jechać po takim czymś, takim błocie. Wszystko było spoko, nie? Tam cała ta góra poszła ok, tam na tym zrobiłem te fajne hopki i ominąłem całe to błoto. Ściągnąłem roll-offa pierwszy raz, no i zacząłem hamować. No i przednie koło mi zaczęło ślizgać, no, w sensie przy hamowaniu ślizgło mi przednie koło, opuściłem w momencie hamulec i już nie było szans skręcić, tylko poszedłem na wprost, po trawie tam na ten. No, żeby mnie nie zdyskwalifikowali, no to musiałem się wrócić całą tą drogę i wejść na trasę w tym samym miejscu, gdzie wypadłem, nie? Później już na dole to stwierdziłem, że jak już jeden mnie minął, to stwierdziłem, że będę odpuszczał, no bo bez sensu, żebym blokował. Jeszcze później urwałem siodełko, to już nie chciałem się też na sztyce nabić i no i tak już dotoczyłem się w zasadzie do końca, ale warunki no naprawdę no nie jeździłem chyba jeszcze po takich ciężkich warunkach. Już później to nawet nie dało się tego nazwać jazdą, to było po prostu takie kurde... Aż wstyd w zasadzie. If you take one step, then you will be... Wasza pomoc na tych zawodach to była naprawdę dla nas no mega duża i mega ważna, bo gdyby nie to, to no... Ciężko nawet powiedzieć, co byśmy mieli robić, jak wiesz, w takich warunkach i... Pytałem się Michała, gdzie byście serwisowali rower, tak? No pewnie, nie wiem, próbowalibyśmy się może gdzieś tam do crossa wkleić albo coś, ale to byłaby mocno partyzantka. Tak, no pierwszy
raz tak naprawdę było, mieliśmy takie super zaplecze na Mistrzostwach Świata, to jest mam nadzieję, fajna nie sprawa. Mam nadzieję. Fajnie. Nie, bardzo fajnie. Super, dzięki wielkie jeszcze raz. Pracowity dzień. Myślę, że czekaliśmy na moment startu do finału i myślę, że daliśmy z siebie wszystko, co mogliśmy dać w tych warunkach, to co mieliśmy, wykorzystaliśmy myślę cały potencjał. Zarówno sukces, jak i jego brak, myślę, że są wpisane w ten sport i w każdy inny sport, gdzie no, jest element ryzyka i trudno jest rozpisać scenariusz od początku do końca. Na pewno każdy z nas miał nadzieję i oczekiwania, apetyt na dobry wynik. Myślę, że bez takiego nastawienia nie można przyjechać na zawody i się porządnie zaangażować. Myślę, że poza doświadczeniem i dobrym nastawieniem też potrzeba trochę szczęścia, aby wszystko siadło i ta trasa się skleiła. Podejrzewam, że tutaj trochę tego szczęścia zabrakło, także nie wyjeżdżamy z Leo Gang z dobrym wynikiem, natomiast na pewno mamy cenne doświadczenie, również my jako zespół. A myślę, że zawodnicy też mają sporo do myślenia.